Witam Was na naszym kanale. Oto paczka, która do nas przyszła, a w niej, no właśnie, córcia ją rozbiera. Już rozpakowała troszkę, bo to było przyczepione do tego wielkiego czegoś. Nie wiem, co to jest. Ciekawe, co to jest. No, jakoś tam jej słabo idzie. Czekamy. Oj, coś widać już zielonego chyba. Co to jest? Ojej, co tu się dzieje? To już widzimy, co to jest. To jest taka fizelina. O, coś takiego jak. No. To jest jak fizelina, ale to jest jak się. O, inaczej to się tak nazywa jeszcze, ale nie znam jeszcze tych nazw. Właśnie, widzicie? O, tu. Tak, no, to widzimy, a teraz tamto otwieraj, otwieraj. Nie przecięłam, ale tutaj już przecięłam, tylko że nie na pewno. Bardzo mięciutki tutaj, po tej stronie. Co to jest, no? Materiał przecięłaś? Nie, materiał nie, tylko... Nasza Abi też jest zainteresowana. No dalej, dalej, otwieraj, otwieraj. I widzicie, to są materiały, z których powstaną. O, zobaczcie, to jest część materiałów, z których powstaną. Co? Co powstaną? O, dostałyśmy nici gratis, bo nici nie zamawiałam, ale dostałam gratis, widzę. To są materiały, z których powstaną różne domki, legowiska i takie różne rzeczy. Dobra, a otwórz to jeszcze, bo ja chcę zrobić to, otworzyła. Tu widzimy, jakie są kolory i że jest tego pełno. I to już i możesz też odłożyć. Bardzo mięciutkie jest, naprawdę. Miękki. Tak, naprawdę bardzo mięciutkie. Naprawdę. No dobra. Tutaj są króliczki, tak, króliczki, unikorny. Unikorny. O, takie następne. Ale te są bardzo ładne, te też. Takie stęczą, takie wesołe. No. Śmieszne gwiazdki. Tak. Sówki. Widzę, duże. Że tu w kolorach bardzo ładnych. Tu są takie małe, duże.
tu są takie mniejsze. Mhm. Tak. Jeszcze różowy, jakie to jest też słodkie, ale to jest to samo, tylko tak, tak. Inne kolory. Mhm. Mamy unicorny w... Same główki, nie? W chmurkach. Same główki, chmurkach i gwiazdkach. Baletnice. Króliki w autach. Zwierzaki, fajny króliczek. Powtórzę to drugi raz, ale to jest serduszko chyba, nie wiem. Nie, różyczka. Różyczka. Ładne. Domki. Jak ci się domki podobają? Domki są bardzo ładne. Mi się właśnie bardzo podobały. No. Jak to... je wybierałam, nie? No dobra, okej. Okay. Jedziemy dalej. Następne króliki, tylko to jest chyba to samo. O, patrzcie, tylko że inne kolory. Mhm. Tam w różu, a to jest taki miętowy. Tak. Ten, to takie... Te lusterka. Lusterka. No. Tak to się nazywało. Kolejne lusterka, a to jest takie samo. No, to tylko są inne te kolory. Same, tylko, no. Mamy tutaj kwiatki. Abula. Kolejne kwiaty, tylko że inne. Ojemy kotki! Dobre, reakcja kotki. Jest prawidłowa. A to? Jemy! Jezu, jak to jest słodkie! No, tak sobie pomyślałam o tym, o domku. Jemy, jak to musi takie być misie. Słodkie! Słodziutkie! I to wszystko, słuchajcie. Także... te wszystkie materiały, te wszystkie rzeczy przyszły do nas dzisiaj i z tych wszystkich rzeczy powstaną domki i różne inne rzeczy. Do tego jeszcze właśnie... Czekajcie chwilkę, postaram się wyjąć. Nie, tego już nie wyciągaj. Wyciągnę. Tego za dużo jest. Chyba. Wyciągnęłam, więc mogę wam tak pokazać. Mam już sobie taką... To sobie dostałyśmy gratis, nie? A wyciągnij gratis, no wyciągnij. Zobaczmy, co to jest. Co my dostałyśmy w gratisie? Dostałyśmy nić taką zielonkawą, taką ciemną. Tak jak haki jakby. Tak. I jeszcze co? Co to jest? To jest? Co to jest? O! To! To jest taka kredka do materiału właśnie. A tak już wyglądają wszystkie materiały rozłożone. Tu są minki, takie mięciuteńkie materiały i bawełna. Słuchajcie, zapraszamy Was wszystkich do tego, abyście pisali w komentarzu, który materiał Wam się najbardziej podoba, który wzór Wam się najbardziej podoba. Jest tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19. Jest 19. 19 wzorów, słuchajcie. Który wzór Wam się podoba? Od 1 do 19. Piszcie w komentarzu, jak również możecie napisać, co byście zrobili z takiego materiału, bo mi po głowie chodzą, jak kupowałam te materiały, to powiem Wam, że brałam pod uwagę jakieś domki, namioty, może tunele. No a może i Wy macie jakiś fajny pomysł? Jeśli tak, podzielcie się, koniecznie podzielcie się z nami, pisząc w komentarzu. Jeszcze raz Wam serdecznie zapraszamy do tego, abyście podzielili się swoimi wrażeniami z tego filmiku i napisali, co Wam się spodobało najbardziej. A my kończymy i dziękujemy Wam za uwagę. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do usłyszenia. Pa!